Fontanna, tak. Ona zatrzymała niejednego gracza. Potężna fontanna. Leopard napisał na czacie: please don't camp. Ciężko jest nie kampić na obronie. No początek bitwy słaby. Takie... Coś powiem. Jak sobie to wyobrażasz z tej pozycji zrobić damage? Bo zawsze trzeba takie rzeczy wiedzieć. Po co tu pojechaliśmy? Ja nie wiem. Z tej pozycji ten czołg, który wyjeżdża tutaj, no to może mieć tutaj nasyp. Nie wiadomo, czy tu jakaś dycha ci nie wyjedzie. Tutaj, no nie wychylić, bo tutaj są pozycje na wieżę. Cała koncepcja wychylania się gdziekolwiek tutaj, no dla mnie jest bez sensu, prawda? No... Nie wiem, co ja miałbym z tą zrobić. Tak jak można pojechać, nie wiem, no... Tutaj jak jest ten EV, lodówka jakoś. Można pojechać tak, jak jest ten Super Conqueror Progetto. Nie do końca wiem, co ja mam tu robić. Po co tu jechać? Po prawej, no to jeszcze jak, jeszcze jako, ale po tej lewej stronie to ja nie wiem, na tej ulicy to... Tutaj jest lepiej oczywiście, tak? No tutaj możesz mierzyć wróg. No, tylko że ty wyjeżdżasz. Ja nie wiem, czy on ci nie przebije. Ostrzelił sojusznika ci. No... Lewandowski powinien cię spanować na Goldzie. O, bez golda Lewandowski. Obiekt 430 też bez golda. No i to jest to, no... Ten pojazd jest jeszcze nowy. Ludzie nie wiedzą, że tu nie jest tak, że ty sobie wyjeżdżasz dyszką i jesteś panem losu i będziesz sobie farmił ósemkę. O tak, nie, nie, nie. Vipera jest takim pojazdem, że ładuj golda 10 tierem albo wypierniczaj za bramę, tak? To jest taki pojazd premium. Nawet dycha musi ładować golda, jeśli wali we front. 50 TP strzeli bardzo dobrze pewnie. W dolną płytę. Mój komentarz jest taki, że przeceniasz czołg troszeczkę. Ja rozumiem, że on się odbił. No i fajnie. Ale jakby się nie odbił, to jest koniec. Zdaję sobie sprawę z tego, że wychylasz pod czołg, który ma 750 alfy, mając 778 życia. I to nie do końca jest bezpieczne zagranie, bo jeśli już załadowałby golda, koniec, giniesz. Ty tego nie wiesz, jaką amunicję wystrzeli za chwilę. Ja na pewno nie wychylałbym tak, na 10 tier. Może się taka sytuacja uda raz, a potem się 5 razy nie uda. Uważam, że po prostu wychylanie pod 10 tier to nie jest najlepszy plan Viperą. I coś takiego może wyjść raz na jakiś czas, ale no to na pewno nie będzie zawsze. Jak ja cię spotkam, to cię od razu zniszczę i koniec, tak? Strzał z golda, pyk, koniec, nie ma Vipery. To samo inni gracze, którzy trochę się bardziej znają na Viperze, wiedzą, że ona jest mega twarda, no niestety. Nawet teraz cię przebił gościu, macie na hita. A ty tak, no nie boisz się w ogóle, no, w ogóle zero respektu dla nich. 10 tier? Pff. 10 tier! Zawsze nie będę jakimś 10 tierem przejmował. No teraz to samo, 9 tier, stoisz, no i... Dingłeś fajnie, ale... Bardziej fuks, że on nie ogarnia. Nowego czołgu jeszcze. Za dużego sobie skrapa zrobił. Fajnie go wyczułeś. Samo celowanie uważam, że jest u ciebie dobre, tak? Celować celujesz poprawnie. Tylko przeceniasz czołg trochę.
Dravius. Na początek zrób sobie kilka piątych tierów. Niemieckich, radzieckich. O, teraz jest dobry moment na wyjechanie, bo on strzelił. Teraz bym wyjechał. Dobre, 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 dobre. To był dobry moment, jak najbardziej, bo on wystrzelił. Teraz już jest gorszy moment. No ale zaspał pan prezes w Lewandowskim. Ojej, oj. No giga, szczęście, dużo dingów. O, zbuffowane TVP VTU. Jakiś rekord odbity chyba planujesz robić. Ja bym nie wychylał, bo z prawej strony 430 cię może skończyć. A 50 TP może cię przebić w bok wieży, jak to zrobisz. No, to nie jest raczej bezpieczny manewr. Mówiłem, że to nie jest bezpieczny manewr. Giga szczęście, że mu nie polosowało. No ziom. Popatrz. Popatrz, co ty robisz? Wyjeżdżasz do gościa. Do gościa bokiem. Zobaczcie. Ten gościu mógłby ci pierdyknąć tu. I auf Wiedersehen. Tyle cię było. Nara, gościu. Siema, papa, była wipera. Tak mówię cały czas. Fajnie, że rywale mają nie mózg, tylko półmózg, ale to nie jest regularność. Nie możesz tak grać non-stop, bo to jest niewiarygodne, że ty jeszcze żyjesz dla mnie. To dla mnie to jest niewiarygodne. Powinieneś zginąć godzinę temu. No i zginąłeś. Mówiłem, że cię strzeli, no. Właśnie tutaj, jak są te filary, no. Pocisk zmieścił, pyk, no i śmierć. Cztery prawie tysiące uszkodzeń, 3500 odbitych na dziesiątkach dużo. Wynik jak na dziesiątki dobry, tak mówię. Panie Boski Enter. Mogę cię pochwalić za celowanie. Uważam, że... Dobrze mierzysz, jak najbardziej. Celowanie jest twoją mocną stroną. Natomiast absolutnie nie znasz działu, które mają przeciwnicy i swojego czołgu nie znasz, bo jeśli wystawiasz się na taki ogień takim pojazdem, to znaczy, że coś jest nie tak. Ja na tej mapie oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, polecałbym pojechać raczej tutaj, prawda? W te rejony. Albo gdzieś tutaj. Tylko oczywiście nie pojechałbym, nie wiem, jakoś tak, że jadę... Tylko bym pojechał sobie jak tutaj pan cyk, cyk, cyk za górkami, aby to było bezpieczne. No więc to jest coś takiego, co chciałem powiedzieć. No i mówię, no na pewno pamiętaj o tym, żeby też patrzeć, bo pod tymi filarami można strzelać.